Hype związany z drużyną Toty trwa dalej. Macie ostatnie szanse na to, żeby trafić taką niebieską kartę w Ultimate Team. Możecie się oczywiście pochwalić w komentarzach, jeżeli taką trafiliście, ale my dzisiaj zajmiemy się czymś innym, bo sprawdzimy, jak zawodnicy z drużyny Team of the Year sprawdziliby się w polskiej, naszej rodzimej i najlepszej ekstraklasie. Jak widzicie, przygotowałem koło, na którym będziemy losowali sobie zawodników właśnie z całej jedenastki, a właściwie biorąc pod uwagę Ronaldo, dwunastki Team of the Year. Jak dobrze możecie sobie wszystko przekalkulować. W Ekstraklasie mamy 18 drużyn, piłkarzy mamy 12, więc niestety nie każdy będzie takim piłkarzem obdarowanym. I na początku, żeby wyrównać szansę, wezmę sobie aktualną tabelę polskiej Ekstraklasy i w pierwszym sezonie dodamy wszystkich od 18 miejsca w górę po jednym zawodniku każdej z drużyn. A w następnych sezonach, które będziemy sobie symulowali, będziemy tych najlepszych zawodników dawać po prostu do drużyn, które skończą w top 12, tak żeby to miało jakikolwiek sens. No dobrze, w takim razie czas zacząć. Losujemy pierwszego piłkarza akurat dla ŁKS-u, bo w tym momencie, kiedy to nagrywam, ŁKS jest na 18 miejscu i do drużyny z Łodzi dołączy Ruben Diasz, który powinien nieco pomóc defensywie łódzkiego klubu sportowego. Zmierzamy teraz na Śląsk, bo przed nami drużyna Ruchu Chorzów i będzie to Beligol? Nie, będzie to Alisson i tutaj no jestem nieco może i rozczarowany. Mówię tutaj oczywiście za kibiców niebieskiej drużyny, no bo niestety wątpię, że Brazylijczyk jako bramkarz będzie w stanie być game changerem. Ale może się miło zaskoczę. Do Korony Kielce dołącza z kolei Kylian Mbappé. Kylian Mbappé to jest już traf niesamowity, bo ten zawodnik, jak on nie zrobi różnicy w Ekstraklasie, to naprawdę zwątpię. Nie wiem, czy Kylianowi Mbappé spodoba się w Kielcach, ale teraz zobaczmy, komu będzie mogło się podobać w Poznaniu, ponieważ właśnie wylosowaliśmy zawodnika do Warty Poznań i będzie nim Frimpong. Następna w kolejce jest Puszcza Niepołomice, najbiedniejszy klub polskiej Ekstraklasie dostanie Virgila van Dijka, też jest to traf nie najgorszy, umówmy się. Do Krakowi trafi zaś Rodri, doskonała opcja do środka pola, idealny rozgrywający. Czas na drugi klub z Łodzi, tym razem będzie to Widzew i tutaj jest Jude Bellingham, złote dziecko angielskiego futbolu, trafia do Łodzi. Nie wiem, jak to będzie z jego odczuciami, kiedy będzie musiał zamienić Madryt na nie mniej piękną Łódź, ale podejrzewam, że chwilkę może Anglikowi zająć odnalezienie się w nowym świecie. Drużynę Stali Mielec zasili z kolei Erling Haaland. No raczej nikt by się w Mielcu Haalanda nie spodziewał, ale u nas tak, to się wydarzy. Została nam czwórka zawodników, a do drużyny Radomiaka dołączy Cristiano Ronaldo. Gwiazd Gliwice, kolejna śląska drużyna i Messi będzie kopał węgiel w Gliwicach, bo dołącza do Piasta. Ciekawie się to wszystko rozwinęło. Zobaczymy, jak sobie Argentyńczyk poradzi na polskiej ziemi. Zostały dwie drużyny, Zagłębie Lubin i Górnik Zabrze. Zobaczmy, kto trafi do Miedziowych. Kevin De Bruyne czy Hernandez? Nie ukrywajmy, raczej to właśnie rudy środkowy pomocnik Manchesteru City będzie większym dodatkiem i większym game changerem. I to się sprawdzi nam w przypadku właśnie Zagłębia Lubin. W takim razie wiemy, że oczywiście Hernandez dołącza do Górnika Zabrze. Tutaj nie ma nawet co losować, ale w ramach formalności, żebyście widzieli, że nic tutaj nie było oszukiwane, Hernandez dołącza do Górnika Zabrze. Tak jak teraz widzicie, dodałem wszystkich zawodników, których sobie wylosowaliśmy do odpowiednich drużyn. Oczywiście, żeby tutaj nie ingerować w te drużyny, które dostały zawodników, to ty przejmuję na potrzeby tej pierwszej symulacji Lecha Poznań. I zobaczmy, jak zawodnikom pójdzie w pierwszym sezonie. Zawodnikom to ty oczywiście, ale w sumie i całej Ekstraklasie. Już przypominam, że my tutaj walczymy o miejsca top 12 teraz, żeby tych zawodników w ogóle w przyszłym sezonie dostać. W zależności od układu tabeli będę również dodawał drużyny do europejskich rozgrywek. Czy to do Champions League, czy do Ligi Europy, wiecie jak to będzie wyglądało. Czas zobaczyć, jak potoczy się pierwszy sezon. Dobrnęliśmy do końca pierwszego sezonu i zobaczmy na razie na tabelę, jak to wszystko wyglądało. Zaczynamy od miejsca 18, a tutaj Puszcza Niepołomice z Virgilem van Dijkiem. No chyba niestety Holender za bardzo nie pomógł tutaj drużynie i niestety w normalnych okolicznościach związałoby to się ze spadkiem, ale u nas po prostu Puszcza no w następnym sezonie nie dostanie żadnego zawodnika Toty. Później jest Śląsk Wrocław, gdzie żadnego piłkarza nie było, ale później mamy ŁKS Łódź, a tutaj był Ruben Diasz, czyli ci zawodnicy defensywni, no niestety, nie za bardzo pomagali swoim drużynom. W Górniku Zabrze, który jest na miejscu 15, zagrał za to kto? Hernandez i tutaj też widzę, że się nie popisali zawodnicy Górnika, jak i również sam właśnie Hernandez. Na 14 widzę Łódź, gdzie grać miało
okazję Bellingham. Sporo tych zawodników Toty bardzo nisko ze swoimi drużynami, no bo na 13 miejscu jest Krakowia, tutaj grał Rodri. Na 12 miejscu Warta Poznań z Frimpongiem, 11 Stal Mielec, gdzie był Erling Haaland i no pewnie on tutaj pomógł znacząco, no bo jednak jest to miejsce 11, chociaż z drugiej strony, no nie wiem, czy aż tak bardzo pomógł, za to nad Haalandem znajduje się Kylian Mbappé z Koroną Kielce. Niesamowita historia, że nawet tutaj ci zawodnicy są koło siebie. Na 9 miejscu Pogoń Szczecin, 8 Piast Gliwice, a w Piaście grał Leo Messi, okej. Na 7 miejscu Jagiellonia, tutaj nie mieliśmy nikogo. 6 Zagłębie Lubin, 5 Radomiak, 1 Raków Lech Poznań, może w ten sposób popatrzymy sobie od góry. Na 1 miejscu właśnie Raków Lech i Legia, po kolei niżej, więc tutaj nie mieliśmy żadnego zawodnika z drużyny roku, a więc oni nie byli aż tak dużymi game changerami, żeby z tymi najlepszymi zespołami powalczyć. Ale na 4 miejscu był Ruch Chorzów i o dziwo, bo jest drużyna, gdzie był bramkarz. 36 bramek straconych, nie najwięcej w lidze, ale też nie jakoś turbo mało. No i ten Ruch, który w rzeczywistości jest na przedostatnim miejscu, dzięki Alissonowi wywindował się na miejsce 4, więc to jest całkiem nie najgorszy wynik. A na 5 miejscu, też troszkę niespodziewanie, mamy Radomiaka Radom z CR7 i na 6 Zagłębie Lubin, gdzie grał KDB. Zobaczmy teraz na statystyki poszczególnych zawodników. Jeżeli chodzi o klasyfikację strzelców, to tutaj jest naprawdę dziwnie. Na 1 Pekhart, później Nowak, no i w końcu wreszcie Leo Messi, czyli pierwszy zawodnik z 11 Toty. 19 bramek, 33 mecze, ale podejrzewam, że Messi też asystował, albo nie miał komu asystować, bo go w asystach nie ma. Później na 6 miejscu Ronaldo. Mbappe dopiero 8, 15 bramek, 33 mecze. KDB na miejscu 11, a gdzie był Haaland? 13. No w sumie Haaland to nie jest zawodnik, który da radę grać bez serwisu, a najwyraźniej tego serwisu Norwegowi po prostu zabrakło. Ruben Dias za to. Nie wiem, czy wy to widzicie, jak coś to wam zaraz... Nie no, widzicie raczej w miarę dobrze przez moją kamerkę, bo chcę wam powiedzieć, że ta ocena 5,8 u Rubena Diasza, średnia ocen, to jest naprawdę jedna z najniższych w zespole. Zobaczcie, on był 4 tak naprawdę od końca, biorąc pod uwagę te oceny. Ex-aequo z kilkoma innymi zawodnikami przy rozegraniu 34 spotkań. Nie wiem, co tutaj się wydarzyło, ale ewidentnie Ruben Dias zawiódł. Bardzo, ale to bardzo interesuje mnie jeszcze jedna statystyka. Mianowicie, jeżeli Alisson był rzeczywiście takim dzikiem, jakim mógłby być, w sensie w kontekście tego awansu, aż o tyle pozycji Ruchu Chorzów w tabeli ligowej, no to mamy sytuację bez precedensu, ale tutaj 70 średniej oceny u bramkarza. Mówię wam, u bramkarza to jest naprawdę niesamowity wynik. To mnie interesował najbardziej po tabeli i widać, że naprawdę Alisson bardzo mocno posłużył się swojej drużynie. A w następnym sezonie zawodników Team of the Year otrzymają takie zespoły jak Warta Poznań, Stal Mielec, Korona, Pogoń, Piast Gliwice, Jagiellonia, Zagłębie Lubin, Radomiak, Ruch Chorzów, Legia, Lech i Raków. Ci piłkarze, te drużyny dostaną właśnie piłkarzy z 12 Toty. No a jeżeli chodzi o europejskie puchary, to tutaj też będę dodawał zawodników, tylko nie ukrywam, jeszcze w tym momencie nie sprawdziłem, ile drużyn można dodać do Ligi Mistrzów z Polski, ale no będę się tutaj trzymał tej tabeli również przy dodawaniu tych zespołów. No dobrze, w takim razie losujemy ponownie. Zaczynamy znowu od dołu, czyli od 12 miejsca poprzedniego sezonu, gdzie mamy Wartę Poznań. I Warta w tym momencie leci z losowaniem. Zobaczmy, kto do tej drużyny dołączy, a będzie to Leo Messi czy KDB? KDB, okej. Niestety, w poprzednim sezonie KDB za bardzo swojej drużynie nie pomógł, a kto będzie mógł pomóc tym razem? Stali Mielec i to będzie Kylian Mbappe. No on też nie miał najlepszego pierwszego sezonu, ale liczymy na to, że Kylianowi Stali pójdzie już nie najgorzej. Korona Kielce, czyli poprzedni klub Kyliana Mbappe, tym razem dostanie Virgila van Dijk albo Rodrigo, też może być Rodri. Okej. A w szczecińskiej Pogoni zobaczymy w tym sezonie Alissona. Jakkolwiek przed pierwszą symulacją, przed pierwszym sezonem byłem sceptyczny co do obecności tego zawodnika, a tak teraz wiem, że naprawdę on potrafi być niesamowitym game changerem, czego przykładem może być chociażby Ruch Chorzów. W takim razie Pogoń może się z Alissona bardzo mocno cieszyć, a my możemy przypisać teraz do Piasta Gliwice znowu Messiego. To jest niesamowite. Leo Messi uwielbia śląskie powietrze i gliwickie miasto, jak się okazuje, bo właśnie znowu w barwach Piasta go ujrzymy. No dobrze. A kto dołączy tym razem do drużyny Jagiellonii?
Zieloni będzie to Virgil van Dijk. Okej, nie wiem, czemu się wydawało, że on już był, ale nie, nie było go. Zatem Holender dołącza do drużyny Jagiellonii. W tym momencie czas na Zagłębie Lubin i tutaj zobaczymy Frimponga, okej. Radomiak Radom, który niesłychaną niespodziankę sprawił, zajmując aż 5. miejsce w poprzednim sezonie, tym razem będzie grał z Rubenem Diaszem, a poprzednio mieli kogo? Cristiano Ronaldo, no okej. Pamiętamy, że Rubenowi Diaszowi nie poszło za dobrze, więc nie wiem, czy fani Radomiaka mogą się jakoś specjalnie cieszyć, no może tym razem będzie inaczej. Przed nami jeszcze 4 zespoły. Pierwszym z nich będzie Chorzowski Ruch, w którym ostatnio fenomenalnie prezentował się Alisson, a tym razem trafia do nich Jude Bellingham. Czas wylosować zawodnika dla Legii Warszawa, która oczywiście w poprzednim losowaniu nie brała udziału, a teraz dostaje bardzo ciekawego zawodnika, ale przypomnę, że Pekhardt, czyli zawodnik Legii, w poprzednim sezonie został królem strzelców, więc może ten napastnik nie jest aż tak bardzo im potrzebny, ale chyba nikt się z dodatkowego Halanda nie obrazi. Czas wzmocnić i tak bardzo mocne już zespoły, bo zostały tylko 2. Pierwszy będzie Lech i do Lecha dołącza Cristiano Ronaldo. Legendarny CR7 będzie grał w barwach Lecha Poznań, a do Rakowa oczywiście dołącza Hernandez. Swoją drogą to jest drugi raz, kiedy ten zawodnik jest losowany jako ostatni. No dobra, może to jest jakiś ciekawy zbieg okoliczności, a może to właśnie ten piłkarz będzie idealnym zawodnikiem do drużyny Rakowa Częstochowa. Okej, mamy sezon drugi za nami i niestety już widzimy od razu, że Ruchowi Chorzów nie poszło najlepiej, ale co ciekawe, udało mi się zrobić tak, żeby również i Ruch i nawet Radomiak Radom grali w europejskich pucharach, więc grali oni również w Europie, na co zobaczymy już za chwileczkę, jak im właściwie poszło właśnie w lidze Konferencji Europy. Natomiast no Bellingham Ruchowi Chorzów za specjalnie nie pomógł. Później mamy Wartę Poznań, w której z kolei grał Kevin De Bruyne. Niesamowite, jak ci dwaj pomocnicy nie byli w stanie pomóc w ogóle tym zespołom, ale później się robi ciekawie, bo na 12. miejscu jest Stal Mielec, w której barwach grał Kylian Mbappe, czyli Francuz również się w realiach polskiej piłki nie odnajduje najlepiej, podobnie jak zresztą Korona Kielce i grający w niej Rodri. No dobrze, w Śląsku Wrocław za to występował nikt. Okej, to jest drużyna, która od przyszłego sezonu będzie mogła grać właśnie z reprezentantem Toty w swoim składzie. Mamy Radomiak Radom, a tutaj grał Ruben Dias i ten zespół też grał w europejskich pucharach, więc zaraz do tych europejskich rozgrywek przejdziemy również. ŁKS Łódź. To ciekawe, bo w tym klubie nie mieliśmy żadnego zawodnika Toty. Jagiellonia Białystok na miejscu 7, a w Jadze występował Virgil van Dijk. Na 6. Zagłębiu Lubina tutaj grał Frimpong. No dobrze, Piast Gliwice z Messim znowu bardzo dobrze sobie poradził i zagwarantował sobie Ligę Konferencji Europy w przyszłym sezonie. Podobnie zresztą jak Pogoń Szczecin, w której barwach grał Alisson, czyli prawdopodobnie znowu bramkarz tutaj Brazylijczyk zrobił naprawdę doskonałą robotę. Co jak gadam? Zrobił po prostu dobrą robotę, dając Pogoni Szczecin awans do europejskich pucharów. Na 3. miejscu Raków Częstochowa z Theo Hernandezem, ale oni grali w Lidze Mistrzów, więc tam mogło pójść im dużo, dużo lepiej. A kto na miejscu drugim? Na miejscu drugim zobaczymy za to, moi drodzy, Legię Warszawa, także to nie jest zaskoczenie, że Lech Poznań z Cristiano Ronaldo wygrywa Ligę Polską, Ekstraklasę, a na drugim miejscu Legia, gdzie było chociażby właśnie Erling Haaland. No dobrze, wiemy jak to wyglądało w Ekstraklasie, ale zobaczmy teraz, jak sprawy się mają w przypadku Ligi Mistrzów. Nie, zaczniemy sobie od Ligi Konferencji, bo tam było najwięcej polskich zespołów. Mianowicie, był tam Radomiak, Ruch oraz właśnie Legia Warszawa. Zobaczmy, jak to się wszystko tutaj ułożyło. No w finale niestety nie mamy żadnego polskiego klubu, w półfinale niestety również. Jeżeli chodzi o ćwierćfinały, też tutaj nie ma Polaków. Legia Warszawa wyszła z grupy, ale odpadła z Villarrealem w 1/8 finału Ligi Konferencji Europy. Tak samo jak Lech Poznań zresztą, który odpadł z AZ Alkmaar po dość ciekawym dwumeczu. A nie, czekajcie, Lech Poznań to już wiemy, oni spadli z Ligi Europy, a tutaj mamy Ruch Chorzów jeszcze, który był na ostatnim miejscu i Radomiak, który był na 3. i byli no dość blisko awansu, ale niestety się to nie udało. Okej, no o Lechu Poznań w Lidze Europy niestety wiemy za dużo po tym pierwszym sprawdzaniu, bo tutaj było 3. miejsce w lidze i to był nasz jedyny reprezentant, jeżeli chodzi o Ligę Europy w tym sezonie. A w Lidze Mistrzów mieliśmy za to w fazie grupowej na pewno Raków Częstochowa, tylko tutaj się dość ciężka grupa wylosowała, bo było tu PSG. Zremisowali z Benfiką, wygrali z Besiktasem i to na wyjeździe, ale no niestety ta nieudana seria meczów domowych sprawiła, że nie udało się nawet zająć 3. miejsca. Ale jeżeli chodzi o statystyki zawodników, to tutaj jest naprawdę ciekawie. Mieliśmy tą odwieczną rywalizację Legia kontra Lech oraz właśnie tych dwóch napastników, Haaland kontra Ronaldo, i ostatecznie może i Ronaldo sięgnął po tytuł mistrzowski z Lechem Poznań, ale królem strzelców jest Erling Haaland, który w tym sezonie grał w barwach Legii Warszawa. Jeżeli chodzi
chodzi o innych zawodników Toty, no to Messi na 5. miejscu. Ten Piast Gliwice naprawdę dobrze mu służy. Swoją drogą będzie bardzo ciekawy, jak w trzecim sezonie również wylosuje Piast Gliwice. Kylian Mbappé dla Stali Mielec, 15 bramek. No nie jest to najgorszy wynik, biorąc pod uwagę zawodników, którzy mogliby mu tam dogrywać. De Bruyne jak tam się rozstrzelał, to ja nie wiem, jakim cudem ta Warta Poznań była tak nisko. Jeżeli chodzi o asysty, tutaj też niesamowitym piłkarzem był Cristiano Ronaldo, który wyprzedził nawet Josue. I Kylian Mbappé też ma 7 asyst w 34 meczach. Ale mnie, jak zawsze w tego typu sytuacjach, kiedy zawodnikowi, właściwie drużynie, gdzie jest zawodnik Toty, nie idzie najlepiej, sąsiad zaczął wiercić, więc przepraszam za wszystkie dodatkowe dźwięki tutaj z mikrofonu. Interesuje mnie dyspozycja Bellingama. Nie, no ja nie wiem, czy ja coś nagram, jak on mi tak będzie wiercił, no ale dobra, no trudno, tego nie przeskoczę. Jude Bellingham grał oczywiście w ruchu, a wiemy, że ruch zajął przedostatnie miejsce w Ekstraklasie, więc naprawdę nie poszło im najlepiej. Zobaczmy na statystyki Bellingama, no właśnie. Średnia ocena na poziomie 5,9. To nie są dobre liczby, no trudno się mówić. Jude Bellingham ewidentnie sobie w ruchu Chorzów nie poradził, a na pewno nie tak dobrze jak Alisson. Ale możemy jeszcze zobaczyć, jak poszło naszym reprezentantom w europejskich pucharach, bo to też z pewnością będzie bardzo ciekawe. Na razie poszukam Rakowa Częstochowa w Lidze Mistrzów. I chcecie mi powiedzieć, że tutaj nie, grał Teo Hernandez, nie we wszystkich meczach, ale strzelił jedną bramkę, tylko ta ocena no znowu nie najlepsza. Z drugiej strony tu cały zespół miał praktycznie taką ocenę, więc no ta Liga Mistrzów po prostu była czymś za dużym dla Rakowa. W sumie jak w rzeczywistości, nie obraźcie się kibice, ale takie są fakty, no niestety. W Lidze Europy za to mieliśmy Lech Poznań, w barwach którego występował Cristiano Ronaldo oczywiście. Średnia ocena spoko, ale tylko 2 bramki od absolutnego gołta, mimo że jestem fanem Messiego. Europejskich rozgrywek oczekiwałoby się czegoś więcej, no ale pamiętajmy, Ronaldo to jest przede wszystkim król Ligi Mistrzów. 2 bramki, asysta, 1 czyste konto, no mogło być chyba lepiej. I teraz przechodzimy do Ligi Konferencji Europy, gdzie mieliśmy naprawdę wielu reprezentantów. Mieliśmy Lech Poznań i tutaj no Cristiano Ronaldo zagrał we wszystkich meczach Lecha po tym, jak spadli z Ligi Europy, bo w 4 i w Lidze Konferencji Europy naprawdę poradził sobie dużo lepiej. 3 bramki, średnia ocen 7,4, mega dobre liczby. A jeżeli chodzi o drużyny, które od początku grały w Lidze Konferencji Europy, to oczywiście jest tutaj Legia Warszawa, która grała chyba najdłużej, jeżeli dobrze pamiętam, w tych rozgrywkach i nie ma co się dziwić. Erling Haaland, 10 meczy, 6 bramek, średnia ocen 7,4. Naprawdę doskonałe liczby. A czy w europejskich pucharach Jude Bellingham poradził sobie nieco lepiej? No nie, nie za bardzo. 5,9. To jest najlepszy dowód na to, jak niesamowitym piłkarzem dla ruchu w poprzednim sezonie był Alisson, który tą drużynę właśnie do europejskich pucharów wywindował przez dobre miejsce w Ekstraklasie. No niesłychana sytuacja, ale Jude no w Chorzowie nie za bardzo się odnalazł. I ostatni na naszej liście europejskich pucharów, a właściwie nawet Ligi Konferencji Europy, jest Radomiak, którego nie mogę znaleźć. O, tutaj są. I tutaj piłkarzem głównym, tym Toty, był oczywiście Ruben Dias, który no chyba mógł zagrać lepiej, ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę, jak są oceniani w tej grze obrońcy, ocena 6,3 to jest naprawdę nie najgorsza. Lecimy, moi drodzy, do sezonu trzeciego, ostatniego, gdzie oczywiście niektóre kluby będą grały w Europie, niektóre dostaną właśnie znowu zawodników Toty, najlepsza 12 dostanie zawodników Toty, a ja tylko przypomnę, że jeżeli ten odcinek wam się podoba, zostawcie oczywiście łapkę w górę, jak i subskrypcję, bo takich materiałów niedługo będzie dużo, dużo więcej. Zaczynamy, moi drodzy, w takim razie trzecie i ostatnie w tym odcinku losowanie, ale oczywiście, jeżeli chcielibyście podobne odcinki z jakimiś innymi piłkarzami, też może z kołem do losowania i też z Ekstraklasą, piszcie swoje pomysły na kolejne materiały oczywiście w komentarzach, a my zaczynamy od wylosowania piłkarza dla Stali Mielec. I kto to będzie? Zobaczmy, kto wzmocni Stal, a będzie to Frimpong? Nie. Drugi Holender znajdujący się oczywiście w drużynie Toty, czyli Virgil van Dijk. W tym momencie szukamy piłkarza, właściwie losujemy zawodnika do Korony Kielce i tutaj trafi KDB. No trzeba przyznać, że ostatnio Kevin nie za bardzo pomagał w drużynie którejkolwiek, jakiejkolwiek by grał. Nie jest to najlepszy okres Kevina De Bruyne w Ekstraklasie. A teraz losujemy drużynę, a właściwie piłkarza do drużyny, która wcześniej nie mogła być losowana, bo jest to debiutant na naszej liście, czyli oczywiście Śląsk Wrocław, i od razu zaczynają z grubej rury, bo witają się na samym początku z Haalandem. To jest doskonałe trafienie. A kto dołączy do Radomiaka? Radom, któremu akurat w poprzednim sezonie poszło nieco słabiej niż ostatnio, i będzie to Leo Messi. Wreszcie Argentyńczyk zagra gdzieś indziej w Polsce niż w drużynie Piasta Gliwice. Barwa Hełka
UKS-u z kolei zobaczymy kogo. Oj, Ruben Dias, czyli znowu zawodnik, który raczej za bardzo nam się w tych symulacjach nie sprawdzał. Sam UKS również wraca po krótkiej przerwie do możliwości gry z zawodnikiem Toty przez wywalczenie sobie miejsca w top 12. I zobaczymy, jak im pójdzie w tym sezonie, kto dołączy. O, Jagielloni, Białystok, zobaczmy, będzie to Cristiano Ronaldo? Nie, Bellingham, szkoda, bo król strzelców ekstraklasy, a nie, wicekról strzelców, mistrz ekstraklasy z Lechem Poznań, mógł dołączyć oczywiście do drużyny Jagielloni, ale będzie to Bellingham. Zagłębie Lubin, czyli drużyna, która radzi sobie ostatnio nie najgorzej w naszych symulacjach, zobaczmy, z kim oni zagrają, a właściwie kogo będą mieli w składzie, a będzie to Kylian Mbappé. To może być naprawdę spory bonus dla tej drużyny. No i zaczynamy, moi drodzy, najciekawszy chyba element, bo przechodzimy do naszych europejskich pucharowiczów. Tutaj mamy Pogoń Raków, Legię i Lecha. No i Piasta Gliwice, od którego w tym momencie zaczynamy. Również 5 zawodników zostało i kto dołączy do Gliwic, gdzie wcześniej 2 razy z rzędu grał Messi? Niesamowite. Tym razem będzie to jego odwieczny rywal, bo Cristiano Ronaldo. Ja tutaj naprawdę nic nie ustawiałem, ale ta historia sama pisze się w niesamowity sposób. Ronaldo w Gliwicach, a który z zawodników Toty dołączy do Pogoni Szczecin? Będzie to Frimpong bodajże? Tak czy nie? Tak jest. Przed nami już drużyna Rakowa Częstochowa. Raz wygrali mistrza, w poprzednim sezonie im się to nie udało, a tym razem ich barwy zasili Alisson, który zawsze, o dziwo, w tych symulacjach robi naprawdę doskonałą robotę. No i pytanie. Legia Warszawa, Lech Poznań na tacy i kto w tych zespołach zagra? Będzie to Hernandez, który dołączy najpierw do Legii Warszawa, a w Rodri a w Rodrim? W Legii! Zobaczymy Rodriego, nie w Rodrim Legię. To raczej by nie wyszło. Ostatni sezon naszych symulacji związanych z piłkarzami z drużyny Team of the Year zakończył się właśnie w tym momencie i tak oto przedstawia się tabela. Mamy na dolnych miejscach Krakowie, widzę Łódź, Puszcza, ale tutaj żaden zawodnik Toty nie grał, za to w Koronie Kielce grał Kevin De Bruyne. No i dla niego po prostu Polska Liga nie jest odpowiednim chyba miejscem, bo to jest 15 miejsce tabeli Ekstraklasy. Nieco wyżej jest Stal Mielec, gdzie grał Virgil van Dijk. Na 13 miejscu zaś Warta Poznań, która nie miała żadnego zawodnika Team of the Year. Na 12 miejscu Ruch Chorzów. I tutaj również nikogo z Toty nie mieliśmy. Na 11 Górnik Zabrze. I tutaj również żaden piłkarz dodatkowy nie grał w tym zespole. W Jagiellonii mieliśmy z kolei zaś Bellingama i to jest najlepszy sezon Anglika w Ekstraklasie pod kątem zajętego miejsca na koniec tabeli. 9 miejsce Pogoń Szczecin i tutaj mieliśmy Frimponga, okej. To całkiem nie najgorzej poszło Frimpongowi, aczkolwiek sama Pogoń no znacznie niżej niż w poprzednich sezonach. Miejsce 8 EUKS Łódź, na pokładzie którego był Ruben Dias, czyli wreszcie Portugalczyk chyba zaczyna się rozkręcać. Na 7 miejscu Śląsk Wrocław, okej. Tutaj mieliśmy oczywiście Halanda. No to już jak mam w głowie tą informację, bo tego nie pamiętałem, to nie wiem, czy powiedziałbym, że Śląskowi poszło aż tak dobrze. 6 lokata Piast Gliwice, gdzie był Cristiano Ronaldo, już nie tym razem Leo Messi. Na 5 miejscu Radomiak Radom, gdzie właśnie Leo Messi grał. No i zobaczcie, ci piłkarze cały czas są w tej symulacji zestawiani koło siebie. Jak nie transfer do tego samego zespołu, tak teraz ich zespoły koło siebie w tabeli. Ale tym razem Messi górą. Na 5 miejscu Radomiak właśnie z Leo w swoim składzie. Na 4 miejscu mamy Legię Warszawa, okej. To tutaj mamy spory spadek względem poprzednich sezonów. A w Legii grał Theo Hernandez. No to Francuz chyba za bardzo się nie przyczynił tutaj do jakichś większych sukcesów. 3 Zagłębie Lubin, ej, to jest doskonały wynik. No ale w Zagłębiu grał Kylian Mbappé. No to tutaj widać, że ten efekt Mbappé jest naprawdę potężny. Na 2 miejscu Raków i na 1 miejscu Lech. Także jeżeli chodzi o rozgrywki ligowe w tym sezonie, jak i we wszystkich, podsumujmy sobie to teraz. Raków z Alissonem na 2 miejscu. Dobry wynik, ale mogło być lepiej oczywiście, bo Raków to był kandydat na mistrza. No i na 1, tak jak wam przed chwilą mówiłem, Lech, w którym grał z kolei Rodri, czyli wreszcie się doczekał Hiszpan trofeum za zwycięstwo w rozgrywkach Ekstraklasy. Najczęściej mistrzostwo zdobywał Lech, bo 2 razy, a raz mistrzem został Raków Częstochowa. No ale generalnie Lech zdecydowanie był najlepszy w samych rozgrywkach Ekstraklasy, ponieważ nawet jak nie zdobył 1 miejsca, no to był na miejscu 2 w sezonie 1, także no mówimy tutaj o naprawdę doskonałych wynikach. A teraz czas przejść do rozgrywek europejskich, w których to odpowiednio w Lidze Mistrzów reprezentował nas Lech, w Lidze Europy Legia, a w Lidze Konferencji Europy Raków Częstochowa, Pogoń Szczecin i Piast Gliwice z Cristiano Ronaldo. Jeżeli chodzi o Ligę Konferencji, to tutaj wydarzyła się rzecz wiekopomna dla polskich kibiców, ponieważ Raków Częstochowa z Alissonem w bramce, ten Alisson oddaje naprawdę niesamowicie, sam się tego nie spodziewałem.
Myślałem, że to będzie najbardziej bezsensowny zawodnik, jakiego można było używać. No, awansował do finału konferencji, Ligi Konferencji Europy, gdzie ostatecznie przegrał z Fiorentiną, a wcześniej pokonał AZ Alkmaar w 2 meczu. Pokonał Kagent, End właściwie, chyba tak się to powinno czytać. No i Anderlecht, także to naprawdę nie była najsłabsza możliwa droga, najłatwiejsza możliwa droga do tego finału. Niestety, w tym momencie nie widzę innych polskich zespołów. Tutaj jest Legia, w której to grał właśnie Hernandez, ale oni wiemy już, że spadli z Ligi Europy tutaj. Czyli wychodzi na to, że pozostałe dwa kluby grające w Lidze Konferencji nie wyszły z grupy. Tak jest, Pogoń Szczecin na miejscu trzecim, czyli Frimpong ich za bardzo nie wyciągnął. A gdzie był Jazd Gliwice? Na miejscu trzecim w grupie F. No niestety, Cristiano Ronaldo tutaj chyba nie zabłysnął. No jeżeli chodzi o Ligę Europy, tutaj oczywiście wiemy, że Legia Warszawa była na trzecim miejscu w grupie z Manchesterem United, Realem Sociedad, więc to naprawdę nie był zły wynik. Zremisowali z Apoelem, a ponadto nawet udało im się wygrać z Realem Sociedad na wyjeździe, no z Manchesterem 2 razy oklep, no i znowu zwycięstwo na wyjeździe z Apoelem, czyli znowu mamy sytuację, w której gdyby polskiemu klubowi w Europie udawało się wygrywać spotkania u siebie, to z ultra ciężkiej grupy Lidze Europy by wyszedł. A jak to wyglądało w Lidze Mistrzów? No nie ukrywam, że tutaj nie liczę specjalnie, wszystkich bowiem finał, żebyśmy w razie w nie widzieli, na jakiś tutaj awans, ale zobaczmy, jak poszło Lechowi Poznań. Oni byli tutaj w grupie właśnie z Realem Madryt, Szachtarem Donieck i Celticiem Glasgow. Niewiele brakowało, żeby Lech z Rodrim awansował do 1/8 finału. Tak naprawdę to jest kwestia dwóch spotkań. No bo na przykład bezpośredni mecz z Szachtarem Lech 1 przegrał. Tutaj zwycięstwo dałoby naprawdę dużo. No bo de facto dałoby awans. Szachtar miałby wtedy 8 punktów, a Lech 10. No to ta sprawa byłaby rozwiązana, a w poprzednim meczu z Szachtarem Lech wygrał. No to zabrakło tego drugiego zwycięstwa właśnie z nimi. I swoją drogą nie widziałem tutaj jakby postępów Lecha Poznań. Aha, no bo były one bardzo krótkie. Porażka z Betisem w 1/16 Ligi Europy. Królem strzelców Ekstraklasy został Kylian Mbappe, który ścigał się wreszcie z tym, z którym według mnie powinien się ścigać co sezon, z Haalandem. Także mieliśmy tutaj niezłe derby Dolnego Śląska na sam koniec w klasyfikacji strzelców. Mbappe 26 goli, Haaland 20, Ronaldo 18, Messi zaledwie 13. Jeżeli chodzi o asysty tutaj, o, dopiero Mbappe na 5 miejscu, a tak poza tym ani Kevina De Bruyne. No jest Messi na 9 miejscu, jest Ronaldo na 15, ale gdzie są ci piłkarze? No Kevin ewidentnie się w Polsce nie odnajduje, jakkolwiek to dziwnie nie brzmi. Na chwileczkę przejdziemy do sprawdzania statystyk zawodników Team of the Year, którzy grali z polskimi klubami w europejskich pucharach, ale zanim to mnie naprawdę nurtuje, odpowiedź na jedno pytanie. Jak poszło Kevinowi De Bruyne w tym ostatnim sezonie w barwach Korony Kielce? No miał najwięcej bramek, ocena 6-1, tylko 2 asysty od Kevina De Bruyne, to jest naprawdę za mało. No niestety, pan Kevin nie był zbytnio urozmaiceniem tutaj w przypadku składu właśnie Korony Kielce. Dobra, czas przejść do pucharów. A tutaj w Lidze Mistrzów był Lech, w barwach którego grał Rodri, który zagrał wszystkie spotkania, ale też nie jakoś specjalnie porywająco, no byli w tej drużynie lepsi. W Lidze Europy mieliśmy Legię Warszawa, w barwach której występował Theo Hernandez, czyli zawodnik, który razem chyba z KDB i z Bellinghamem dawali najmniej wszystkim zespołom, w których grali. No i tutaj mamy komplet spotkań, mamy nawet bramkę i nie najgorszą ocenę na obrońcę, ale jak dobrze wiemy, nie wystarczyło to na awans do kolejnej fazy tych rozgrywek, do fazy pucharowej. Jazd Gliwice w Ligi Konferencji Europy z Ronaldo radził sobie nie najlepiej. Sam Cristiano może i miał dobrą ocenę, miał 1 bramkę i asystę, ale chyba od Portugalczyka znowu w europejskich pucharach wymagalibyśmy nieco więcej, no bo to nie są najlepsze liczby jak na niego. No może drużyna tutaj nie pomagała najbardziej. Zobaczmy jeszcze Pogoń Szczecin, a już za chwilkę przejdziemy do Rakowa, który znalazł się, przypominam, w finale tych rozgrywek, gdzie mamy Jeremiego Frimponga, tylko 4 spotkania. No dobra, bramka i asysta, ocena średnia, no i chyba znamienne jest to, że ten gość zagrał tylko 4 mecze, to nie jest doskonały wynik, no nie przydał się za bardzo portowcom Frimpong w tym sezonie, przynajmniej w Europie. No i teraz coś, na co pewnie wszyscy czekają. Raków Częstochowa, jakim cudem oni dotarli do finału tych rozgrywek europejskich, Ligi Konferencji Europy? Alisson znowu jest gołtem, bo jak na bramkarza, ocena 68 po 13 rozegranych meczach, to w świetle tej gry jest naprawdę bardzo, bardzo dużo, bo najczęściej te słabe oceny dostają właśnie zawodnicy formacji defensywnej. Alisson według mnie, paradoksalnie, podsumowując ten odcinek, został najlepszym piłkarzem Toty w Ekstraklasie, no bo i ta początkowa przygoda z Ruchem Chorzów i teraz to, co odwalił z Rakowem Częstochowa w Lidze Konferencji Europy, to na pewno przejdzie do historii, a do historii przechodzi również ten odcinek, ponieważ się kończy. Zostawcie łapkę w górę, jak i subskrypcję pod tym kanałem, a my widzimy się już w następnych
materiałach. Trzymajcie się i cześć!